Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dźwigać krzyż, czyli co? Tu nie chodzi o cierpienie, czy szerzej pogodzenie się z tym, co niesie los. Przynajmniej nie przede wszystkim. Krzyż to znak bycia posłusznym Bogu aż do śmierci, tak jak Chrystus. Chodzi więc przede wszystkim o wierne trwanie w tym, czego Bóg od człowieka oczekuje, a co wyraził przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Warto w tym kontekście przypomnieć choćby kazanie na górze, w którym Jezus stawia swoim uczniom wymagania znacznie wyższe niż samo zachowywanie dekalogu. Jeśli ktoś stawia wyżej to, co mówią bliscy, albo jeśli ktoś uważa, że on sam wie lepiej niż Jezus, co dobre, a co złe, nie jest, nie może być Jego uczniem. I nie ma co dziwić się, że wtedy nikogo do Jezusa nie potrafi przyciągnąć. Sól nadaje smak zupie tylko wtedy, gdy sama smakuje inaczej.